Dzień dobry, witamy bardzo wszystkich serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Krystian Pesta. Właśnie Krystianie, od razu bym chciała Cię przywitać serdecznie i sprostować jedną rzecz. Czy dalej używa się sformułowania tak zwanego młodego pokolenia, tak jak napisałam, że jesteś bardzo zdolnym człowiekiem tak zwanego młodego pokolenia? Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, cześć Kasiu. Tak, chyba się używa. To pytanie, kto jak się czuje na to młode pokolenie? Ale tak, gdzieś mi się wydaje, że to cały czas funkcjonuje. Nie wiem też, czy to jest akurat dobry podział, ale z drugiej strony jak dzielić? Bo niektórzy z młodego pokolenia, tak jak sobie często patrzę, gdzieś tam ktoś z młodego pokolenia spokojnie gra w pierwszej lidze i nikt go nie nazywa młodym pokoleniem, wiekiem jest młodym pokoleniem, ale widzę, że też często jest rozgraniczenie pewnych aktywności twoich w zawodzie i wtedy trochę ten szablon młodego pokolenia zanika, bo jesteś równoprawnym partnerem w grze innych z innymi osobami, innymi aktorami. Powiedz mi, skąd wziął się u ciebie pomysł na to, żeby zacząć się aktorstwo, żeby to było twoje życie, twój zawód? Wiesz co, wydaje mi się, że teraz tak sobie myślę z perspektywy czasu, że zawsze musiałem przejawiać jakieś tam artystyczne zdolności, czy tam w ogóle chęci, bo tak naprawdę osobą, która włożyła mnie poniekąd w ten cały proces, była moja mama, która na koniec szóstej klasy, wtedy jeszcze było sześć klas, dzisiaj już wróciliśmy do ośmiu, ale na koniec szóstej klasy podstawowej przyniosła mi taką broszurę z Młodzieżowego Domu Kultury z Torunia. I tam był wykaz pięciu zajęć teatralnych i wśród nich było Studio P prowadzone przez Lucynę Sobińską w Toruniu. I jakoś instynktownie czułem, że to jest to miejsce. I tak zostałem tam 6 lat. Z jakimiś małymi przerwami poszukiwań innych ścieżek rozwoju, ale tak naprawdę nigdy nie przerw jakichś takich stałych, tylko po prostu, wiesz, zajęcia odbywały się w środy, więc w poniedziałek równolegle można było rozwijać jakieś inne zdolności, umiejętności. Niemniej to wszystko były pewne epizody, a tak naprawdę ten teatr był cały czas przez 6 lat. I zawsze wiedziałem, że chcę zostać aktorem. Wiesz, to nie było takie błądzenie albo jak czasami znamy historię. Wiesz, nie wiedziałam, czy chcę zostać aktorką, ale mój chłopak zdawał do szkoły, więc poszłam z nim. On odpadł w pierwszym etapie, ja się dostałam do szkoły. Albo wiesz, ktoś powiedział nagle, słuchaj, nie zdałeś egzaminów na swoją uczelnię, idź tam, pobaw się na egzaminach wstępnych. Ktoś tak został. U mnie gdzieś tak jakoś zawsze było to bardzo mocno, wyraźnie zaznaczone, że chciałbym to robić i czuję się w tym najlepiej i spełniam się. Zobacz, spełniasz się i spełniasz swoje marzenia i nagle przychodzi taka nieoczekiwana sytuacja, z jaką mieliśmy, czy z jaką mamy, bo właśnie do tego dojdziemy, że w waszym zawodzie ona cały czas trwa. Powiedz mi, co ty sobie pomyślałeś na samym początku, kiedy przyszła informacja, że zamykamy kina, teatry, zamykają się plany, na których no jakby trwają nagrania do seriali, filmów czy jakichś innych produkcji. Wiesz co, ta czapa wisiała, już pamiętam, w marcu już od samego początku i każdy czuł, że to się stanie szybciej bądź później. Ja akurat wtedy byłem w Międzyzdrojach, gdzie kręciliśmy serial Kanal Plusa. Tam też była taka sytuacja, że po prostu z każdym dniem przesuwano nam dzień zdjęciowy w związku z warunkami atmosferycznymi, które były bardzo złe, a mieliśmy zdjęcia na morzu. Był panujący sztorm, więc przesuwane były zdjęcia z dnia na dzień. A w międzyczasie dochodziły już głosy, że dzieje się nie najlepiej. Tam też było bardzo dużo Niemców w tym hotelu, bo to już zaraz przy samej granicy. Ja już po nich widziałem też, że oni zaczynają pakować walizki. Kiedy schodzisz na śniadanie, tam już coraz więcej tych gości z walizkami kłębi się przy recepcji. Ale myśleliśmy, że może ekipy filmowe to jeszcze nie dotknie, że to jest, wiesz, grupa osób 50-100, nie jest to jednak zakład, tak jak dzisiaj się mówi o pewnych ogniskach, w którym pracują 3000 osób. 1500 i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że może jeszcze jakoś to się uchowa. Niemniej w dzień, w którym moglibyśmy być dopuszczeni do zdjęć, bo sztorm minął,
pojawił się inny sztorm, ten koronawirusowy, i po prostu spotkał się zarząd produkcyjny, który podjął decyzję o przerwaniu zdjęć. A przez to, że było one kręcone w marcu, możemy wrócić na plan, mimo że powoli plany są już dopuszczane do pracy, możemy wrócić dopiero w październiku, żeby móc kontynuować aurę pogodową. Kiedy kręciliśmy wtedy przedwiośnie, a jednak jest to bardzo widoczne nad morzem, jaka pora roku wtedy trwa, no to teraz możemy dopiero wrócić październik, listopad. I tak później sukcesywnie został zamknięty też teatr, zostały nam przerwane próby z Janem Klatą w Teatrze Jaracza w Łodzi. I tak było widać, że wszystkie powoli kabelki zostają wyciągane. No i kiedy one zostały wyciągnięte już na dobre wszystkie, usiadłeś w swoim wygodnym fotelu i pomyślałeś, aha, to jestem bezrobotny. Właśnie teraz, chwilę wcześniej pomyślałem sobie o tym, że chyba, bo ten fotel był moim ulubionym, który zawsze chciałem mieć, a ten kolor już najbardziej, i to jest jakiś symbol w ogóle dla mnie tego koronawirusa, bo on nigdy nie był tak eksploatowany jak podczas teraz tej kwarantanny, wiesz, czas na książkę. To jest idealne miejsce właśnie tu, na wszelkiego rodzaju wywiady, spotkania, czy jak przychodzą znajomi, wszyscy siedzą dookoła, ja mogę być na tym fotelu. Jakiś to jest taki dla mnie, jakaś taka przestrzeń kwarantannowa. Ale tak, i przychodzi wtedy czas, nie masz pracy. Całe szczęście ja też jestem aktorem etatowym w teatrze, więc to troszkę uspokaja w głowie, że jest obecna sytuacja panująca w Polsce i na świecie, ale chodzi też o pewien komfort finansowy, który jednak jest gdzieś z tyłu głowy. I etat w teatrze na szczęście ten spokój daje. Natomiast bardzo zastanawiam się nad innymi znajomymi artystami, aktorami, którzy są freelancerami, którzy mają umowy zlecenia, umowy o dzieło, które automatycznie zostały przerwane. Niektóre nie zostały zawarte, bo to też o tym się troszkę też nie mówi, ale koronawirus przerwał też pewne rozmowy. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi, którzy byli na bardzo dobrym etapie rekrutacji, rozmów z dyrektorami, producentami, i w pewnym momencie sytuacja koronawirusa ucięła automatycznie te rozmowy, wszelkie. I mimo że teraz się powoli wraca, to niektórzy już do tych rozmów nie wracają. Tutaj już w tym momencie nie ma żadnego prawnego dokumentu, który ciebie chroni, że zdążyłeś podpisać tę umowę. Bo gdyby już była podpisana chociaż umowa, zlecenie, bądź podpisania etatu w teatrze, ale powiedzmy, no to już jest jakiś dokument, natomiast te osoby zostają automatycznie bez pracy, nie mają nic, bo nawet ostatnio mówię, słuchaj, przecież są pewne pomoce, są tarcze dla nawet umów, no ale mówię, ja nie mam podpisanej żadnej umowy, ja nawet nie mam żadnej podkładki. I to o tych osobach przede wszystkim sobie myślę. No bo wiesz, tutaj u mnie, oczywiście jakby zostałem też bez pracy we wcześniej wspomnianym serialu, natomiast mam dziś też tę perspektywę i jestem spokojny, że my do tego wrócimy na jesień, jeśli nie wróci druga fala tej choroby, a nawet jeśli wróci, to może pewne zakłady pracy, produkcje już są przygotowane na działanie, bo jednak ta sytuacja z marca nas absolutnie zaskoczyła i wszyscy improwizowaliśmy, i mam wrażenie, że również instytucje, rząd również improwizował, ponieważ nikt nie był na to przygotowany, nie spodziewamy się żadnych chorób, pandemii, epidemii. Co dwa lata, tak jak powiedzmy, to już zaczyna mieć miejsce w Azji, jak ostatnio sprawdzałem. Tam gdzieś to już jest pewna regularność, dla nas to jest nowy początek i nikt nie wiedział, co robić, a z drugiej strony każdy się bał o pewną odpowiedzialność, ale również o stołek, bo jeśli nie podejmiesz pewnych działań, mogą być z tego wyciągnięte konsekwencje, więc myślę, że nauka z marca płynie już dla nas na zawsze i nawet jeśli przyjdzie sytuacja w październiku, w listopadzie, myślę, że możemy być już bardziej spokojni, bo chociaż wiemy, za co się łapać. Więc dla mnie ten spokój jest. Ja na ten plan wrócę. Prędzej czy później musimy dokończyć, jesteśmy ponad w połowie zdjęć, więc jest bardzo dużo materiału, trzeba i tak go dograć, żeby go zmontować i puścić w świat. Natomiast myślę sobie o tych pracach, które już się nigdy nie pojawią, bądź się nie powtórzą.
Mówiłeś o wstrzymanych serialach, ale też wiesz, teatry są bardzo specyficznym miejscem, bo wiesz, o ile serial to jest taka komunikacja jednostronna, że ty po prostu wysyłasz komunikat w świat, w drugiej stronie masz oczywiście odbiorcę, ale ten odbiorca nie wie, jak reaguje i czy w ogóle w tym momencie akurat nie robi make-upu, nie oglądając serial, ale teatr to jest zupełnie już inne środowisko. Teatr bez widza nie istnieje. Tak znaczy, oczywiście jest teatr telewizji, który powstawał jakby trochę z innych powodów i on oczywiście to jest świetna sprawa dla ludzi, którzy do teatru pójść nie mogą i mogą poczuć w ogóle, jak wygląda sztuka. Natomiast dla aktora granie, właściwie próby, wiesz, bo dla mnie to jest tak, że no, granie przed pustymi krzesłami to jest właściwie jak próba. No i pytanie, wiesz, jak te teatry teraz wyglądają, to raz i dwa od razu, czy wiesz, aktor jest w stanie tak samo się zaangażować do pustej publiki, no jak do pełnej. No więc właśnie, bo to już jest pierwsze pytanie i też może dla wszystkich, którzy oglądają, kto tak naprawdę jest entuzjastą tych nagrań, spektakli, rejestracji wideo, spektakli online? Super, uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa, jestem jak najbardziej za, nadrobiłem dzięki temu wiele tytułów, które nie było mi po drodze, żeby pojechać, bo nie miałem czasu albo nie mogłem sobie pozwolić teraz na to, żeby wsiąść i pojechać na drugi koniec Polski, żeby zobaczyć spektakl. I to na pewno bardzo ułatwia, to jest super. Jednak to, o czym ty właśnie mówisz, nigdy nie przeniesie się ta energia, to obcowanie, za czym ja też bardzo tęsknię, czego mi najbardziej szkoda, bo tak jak mówisz, czym innym jest zupełnie nagrywanie serialu, pewna chronologia, choć połamana chronologia, ale jednak utrzymane później w wielkim porządku, ale jednak chłodna, zimna interakcja. My oczywiście interakcje aktorskie mamy zachowane jak najlepsze, my przecież tam jakby gramy, wszystko jest w porządku, natomiast my czekamy na efekt na za kilka miesięcy, na te interakcje przez szklane pudło, prawda, jakby pewne zwroty ludzi, osób, opinie, oceny, natomiast teatr jest chyba przez to tak właśnie, że jest tak namacalny i tak emocjonalny, tak bliski, powoduje, że jest mi najbardziej przykro i żal tego, że dzisiaj nie mam tego kontaktu, kiedy wiesz, o godzinie 19 zaczynamy spektakl i czujesz ten oddech widza, czujesz ich reakcję. Ja niedawno przekonałem się, jestem dość, no tak, jestem dopiero tak naprawdę na początku swojego zawodu i niedawno przekonałem się o czymś tak pięknym, że aktorzy często grają w teatrze repertuarowym w tak zwanym secie, czyli powiedzmy piątek, sobota, niedziela albo wtorek, środa, czwartek grany jest dany tytuł w danym miesiącu. Ktoś mógłby powiedzieć, że gramy ten sam spektakl, ten sam tytuł, ten sam, ta sama inscenizacja przygotowana w próbach przez reżysera z aktorami, a jednak każdy spektakl jest inny. I to jest piękne, bo to w wielkim stopniu zależy od naszego samopoczucia, od danego dnia, od tym, z czym przyszliśmy do teatru, od widowni, która przyszła tego wieczora na spektakl, która jest bardziej interaktywna, mniej, co wcale nie, jedno nie znaczy złe i drugie nie znaczy dobre, ponieważ często ta niewspółpracująca z tobą widownia wcale nie oznacza tego, że jest zła, wręcz przeciwnie, może właśnie jest bardziej kontemplująca, może jest bardziej do środka, może dzisiaj ten spektakl jest tak przejmujący, że nikomu nie wypada się zaśmiać, kaszlnąć, wyciągnąć cukierka w trakcie spektaklu, bo to, co się dzieje teraz tam, co oglądam na żywo, tak bardzo mną poruszyło, że nie myślę teraz o tym, że mam coś zrobić, bo jestem teraz w tym połączeniu fajnym z aktorami tam. No tak, i tego mi brakuje, nawet tego, że wiesz, jak oglądasz serial, no to tego nie wiesz. Natomiast jak kiedy grasz spektakl i zadzwoni ci telefon w pierwszym rzędzie, to nawet sobie myślę teraz z tej perspektywy, jak tego bardzo nie lubię, że teraz sobie o tym myślę, jak bardzo jest to czasami rozkoszne, bo wtedy wiesz, że ktoś tam naprawdę siedzi i nawet do tego kogoś zadzwonił ten telefon. Więc tego żywego kontaktu, tego prawdziwego człowieka trochę brakuje. Poczekaj, w teatrze jestem, Beznadziejna sztuka, nie mogę teraz. Bo takie sytuacje też były. Halo, nie mogę. No jestem. Słuchaj, jest tak beznadziejnie, no ale jak już siedzę, to zobaczę do końca. Zadzwonię później, pa!
i w pierwszym rzędzie, i co masz zrobić? No, wybuchnąć śmiechem generalnie i w ogóle przerwać i powiedzieć sorry, teraz nowa sztuka, nie? Po prostu jedziemy, tak. Jedziemy z telefonami. No tak, to jest właśnie to. A teraz mi powiedz tak szybko i na temat, kiedy wracacie do teatru? Bam! Bam! Nie wiem, właśnie to jest też... Bo jest bardzo też specyficzna sytuacja w naszym teatrze, która nie pozwala poniekąd na powrót do prób. Widzę, że niektóre instytucje, niektóre teatry w Polsce zaczynają powoli przywracać spektakle repertuarowe. Może nie w pełnym wydaniu, tak regularnym, tak pełnym repertuarze, jak to miało miejsce wcześniej, ale powoli jakby ten efekt kuli śnieżnej się rozpędza. Wiele teatrów na pewno wróciło też do prób. I super, bo to jest oczywiście w mniejszym gronie, możemy przygotowywać spektakl. Natomiast aktualnie u nas w Teatrze Jaracza w Łodzi jest chęć odwołania dyrektora naczelnego i artystycznego, która powoduje brak jakichś wyraźnych wskazówek, co dalej, kto w tym momencie zarządza tym teatrem, kto podejmuje pewne działania. Czy jesteśmy teraz w sferze oczekiwania na dalszy przebieg spraw i przeprocesowanie tego, za czym absolutnie nie jesteśmy, i czekanie na nowego dyrektora. I to powoduje właśnie, że tak trochę nas nie ma kto gdzie pokierować, nie ma kto podjąć za nas decyzji, co dalej. Reżyserzy również czekają, tam były pewne rozmowy z reżyserami na nawet 2 lata do przodu, a propos pewnych projektów, a teraz jakby złamała się gdzieś ta nić kontaktu pomiędzy instytucją z góry, którą sprawuje dyrektor i teraz nie wiadomo, kto nim do końca jest, a kimś, kto przejął te obowiązki, bądź dopiero przejmie i w związku z tym wszyscy siedzimy i czekamy. Czyli kryzys w kryzysie, no to piękna sytuacja, to tak jakby... No tak, jak można, czyli tak, czyli jak może być jeszcze gorzej, to wy właśnie to macie. Tak, szczególnie, że dyrektor zostaje odwołany po 2 latach swojej kadencji, mając przed sobą jeszcze 3, a my przez tę sytuację, tak jak dobrze to nazwałaś, kryzys w kryzysie, nie możemy się nawet spotykać, rozmawiać i jakby podjąć jakieś kroki, bo to wszystko się zaczęło właśnie od marca, kiedy tak naprawdę był zakaz zgromadzeń, prób, spotkań. Powiedz mi, co zawód jakby w takich trudnych sytuacjach kryzysowych, czy jakby to, czego się uczysz w aktorstwie, pomaga ci no właśnie w takich trudnych momentach albo w takich sytuacjach, kiedy naprawdę nie wiesz, co ze sobą zrobić? Czy są jakieś takie umiejętności praktyczne, które to aktorstwo tobie daje i z którego na co dzień czerpiesz? A propos praktycznych rzeczy, myślę, że do wykorzystania przez każdego, to, co na pewno otwiera aktora do rozpoczęcia takiego rodzaju poszukiwań, jest niezaprzeczalnie pewna kreatywność, którą posiada, a także wyobraźnia. Niemniej uważam, że tak naprawdę każdy z nas ją ma. Czasami głęboko schowaną, stłumioną, bądź jakąś taką wprowadzoną od A do Z, gdzie tak naprawdę każdy z nas jest wolny i może puścić wodze fantazji. Myślę, że akurat właśnie pewien rodzaj kreatywności pozwala mi o wiele lepiej przeżyć ten czas kwarantanny. Taka pewna płodność, która jest wyzwalana w naszym zawodzie cały czas. To jest na przykład bardzo ciekawe, co ostatnio zauważyłem, że aktorzy dużo starszego pokolenia, a propos tej kontry do młodego pokolenia, są ciągle bardzo młodzi duchem, ciałem. Jest to niesamowite. Czasami zastanawiam się, gdybym miał postawić swojego kochanego dziadka obok równolatka, jego rówieśnika, aktora, który skacze, robi fikołki, no jest w stanie robić prawie że salta, wiesz, wykrzykiwać i tak. Jest takie fajne dziecko trochę w nim. Trochę taka wygimnastykowane ciało, mózg, za co ich bardzo podziwiam i sam chciałbym taki być, więc jest pewien rodzaj
stymulanta w naszym zawodzie, który ciągle wymaga w nas pewne poszukiwania, nie siedzenia i przyglądywania się biernie. Jeśli przygotowujemy daną rolę, również dużo szukamy w głębi siebie, ale również wychodzimy na poszukiwania na zewnątrz, obserwując innych. Więc ciągle gdzieś jest włączony ten pewien stand-by tego poszukiwania i coś takiego teraz aktualnie też jest w tym koronawirusie, że nie pozwala mi się on nudzić, tylko automatycznie szukasz różnego rodzaju dróg spędzenia tego czasu, spożytkowania go bardzo dobrze. A druga rzecz taka bardzo ciekawa, może na początku trochę przeze mnie po macoszemu traktowana jeszcze w szkole, im jest dalej, tym coraz bardziej to doceniam i bardzo się cieszę, że to miałem. Na pierwszym roku mieliśmy zajęcia z jogi prowadzone w naszej szkole filmowej. A cóż joga ma wspólnego z aktorstwem? A no widzisz. A jest... Mów mi tu, Krystianie, raz, dwa, trzy. Jest coś pięknego w tym, że wiesz, zajęcia w szkole filmowej, szkole teatralnej są bardzo intensywne. Trwają od poniedziałku do soboty. Często masz próby też w niedzielę od 8 rano, często do 22. Wiele razy zdarzało się, że wychodziliśmy o godzinie 2 w nocy. Wiesz, już jest dawno ciemno, a ty dopiero zamykasz drzwi i zostawiasz kluczyk na portierni. Wtedy właśnie się zastanawiałem, co tak naprawdę robi ta pozycja yoga w tamtym miejscu, ale ona dawała też, myślę, pewien balans, poza oczywiście sprawnością fizyczną, którą również musimy posiadać, bo również wśród naszych zajęć, bo ludziom może mogłoby się wydawać, że na zajęciach w szkole teatralnej mamy tylko i wyłącznie prozę, wiersz, rolę klasyczną, rolę współczesną, sceny dialogowe. Natomiast jest tam bardzo dużo takich zajęć fizycznych, oczywiście poza gimnastyką WF-em, mamy też jogę, jazdę konną, szermierkę. Są to jakby rzeczy, które naprawdę rozwijają ciebie w najróżniejszym spektrum. Jeśli miałbym sobie myśleć teraz z perspektywy tych kilku lat, co dała ta joga, myślę, że dała oczywiście pewną sprawność, ale też pewnego rodzaju wyciszenie. Wejście też do środka. Pamiętam, że nasz egzamin z jogi nie polegał wcale na tym, żeby, no bo jakoś musiało się to skończyć pewnym egzaminem, zaliczeniem. Nie polegał na tym, żebyśmy wykonali teraz jak najlepiej wszystkie pozycje, które są potrzebne w takiej, powiedzmy, podstawowej jodze. Mieliśmy założoną przepaskę na oczy i prowadząca zajęcia mówiła nam konkretne pozycje, ale wiesz, to nie było odhaczenie teraz następnych pozycji, tylko pewnego rodzaju zamknięcie się na siebie przez tę godzinę i słuchania swojego ciała. Nawet wiesz, nie wiesz do końca, jak na żywo wyglądało ten pewien skręt, tylko ona to widziała. Natomiast chodzi o poczucie tego pewnego balansu ze sobą. Masz zamknięte oczy i co przez ciebie przepływa. I to jest bardzo na przykład cenne dzisiaj. Ja miałem z tym też duży problem, jak wiele osób mówiło, że bardzo dużo medytuje. Ja sobie myślałem, że nie potrafię, nie mam takiego charakteru. Na chwilę zamknięcia się, skoncentrowania się na oddechu. Ja jestem raczej taki ten wyrywny. Ja wiem, ja mam to samo. No, ADHD, niezdiagnozowane ADHD to się nazywa. No, to jest ja przekleństwo. Tak, zgadzam się. No. A właśnie te podstawy pozwoliły na to, żeby właśnie się może na chwilę zatrzymać, może złapać kilka tych pierwszych oddechów. Skoncentrować się na tym przepływie oddechu, energii, obserwowania siebie. Myślę, że to jest bardzo cenne i każdy mógłby spróbować coś takiego, niezależnie jakby chciał to zrobić, czy chciałby zrobić to z YouTube'em, czy chciałby zrobić to z jakimś podcastem, z audiobookiem, ze znajomą, czy pójść na profesjonalne zajęcia. Myślę, że to jest po prostu czas chwili dla siebie. Nie jestem aż tak praktykujący, natomiast myślę sobie, że jest to czas dla siebie. Nawet zwykła rozgrzewka rano, 15 minut bez tych pozycji jogi, powoduje, że wyciszasz się, rozpoczynasz nowy dzień, jest to pewien rytuał i już to jest jakaś tam joga dla ciebie, bo to dla każdego to jest coś innego, a widzę, że wiele ludzi też podczas teraz tego dziwnego czasu zaczęło to praktykować i widzę, że wyszło to wszystkim na dobre. Z której roli jesteś najbardziej dumny? Teraz powinno paść takie, no wiesz, ta rola jest dopiero przede mną.
Wiesz co, było bardzo dużo ról w moim życiu, jeśli muszę wybrać jedną. Nie, najbardziej, ale to już chyba zawsze No tak, wiesz, pozostanie. tak najbardziej do tej pory, bo Tak, oczywiście świat tak. przed tobą, wiadomo. I zastanawiam się, czy może się zmieni. Fajnie by było, nie wiem, nie fajnie by było. Natomiast myślę, że zawsze to ze mną zostanie tak zwany pierwszy raz. Taki serio pierwszy raz, który miał miejsce w przypadku Belfra. Ponieważ jak byłem w szkole, były castingi do pierwszego sezonu. Pierwszy sezon był genialny, przygotowania do niego brzmiały rewelacyjnie. Bardzo mi się podobał też ten zamysł, że aktorzy sami nie wiedzieli do samego końca, jaki jest finał tego sezonu. Dostawali odcinek za odcinkiem sukcesywnie, kiedy byli w produkcji i nagrywaniu zdjęć. Niestety wtedy nie udało się. A nie do końca właśnie też to pamiętam. Nie pamiętam, czy ja przespałem ten temat, czy może ja byłem dopiero na pierwszym, drugim roku i nie stawaliśmy jeszcze do castingów, bo jednak to było za wcześnie. Natomiast jak już zobaczyłem ten pierwszy sezon, mówię, Boże, jak ja bym chciał zagrać w kolejnym sezonie. Jeśli powstanie, oczywiście. Jak ja bym chciał w tym zagrać. I jakoś, ja mówię, nie ma rzeczy, że wiesz, bo taka sama sytuacja była wcześniej, kiedy dostałem pewną rolę w filmie zaraz na pierwszym roku i tam były pewne problemy, które nie pozwoliły mi rozpocząć tych zdjęć, ponieważ miałem zostać w szkole i było pewne ultimatum szkoła czy plan zdjęciowy. Oczywiście wybrałem szkołę, ponieważ było to moim wielkim marzeniem i powiedziałem sobie wtedy, jeśli coś ma być, to będzie. Teraz skupmy się na edukacji, skupmy się na szkole. Tego chciałeś, to było twoje marzenie, to jest twoja cena za marzenie. A jeśli później ma przyjść, to będzie. I tak też poniekąd, jakby to się tak później układało w jakąś jedną całość, tak samo i układa się do dzisiaj. Też tak było z tym Belfrem. Powiedziałem sobie w głowie, Boże, niech fajnie jakby był ten drugi sezon, gdybym mógł w nim być. I były faktycznie, odbyły się castingi. Na początku szukano do roli uczniów, wiadomo, wśród nas, studentów, bo najbardziej odpowiadamy pewnym typem. Natomiast dowiedziałem się, że jestem już za stary na ucznia liceum. Nie wyglądam na niego. I pomyślałem sobie, że tu już się skończy cała przygoda. No, nic więcej nie wymyślę. Natomiast produkcja zadzwoniła i miała pomysł CBS-a w tym drugim sezonie. Bardzo dużo dni zdjęciowych, ponad 20. Wiesz, gdzieś ta postać oczywiście jest nie aż tak ważna w całej tej historii. Gdzieś tam przemyka bardziej, jest bardziej tam prawą ręką. Niemniej są bardzo ciekawe i wyraziste sceny, które się tam znajdują. I były dla mnie bardzo ciekawe do zagrania. I bardziej sobie wtedy myślę, że ktoś powierzył mi tak duże zadanie dla chłopaka, który, okej, zdarzyło mu się mieć jeden dzień, 2 dni zdjęciowe gdzieś na planie. Natomiast tu jesteś już w pewnym takim sporym, dużym procesie dla kogoś, kto nie do końca jeszcze wie, z czym to się wszystko je. Zaczęły się próby kaskaderskie, strzelania bronią, pościgi samochodowe. Poznajesz pewien rytm w ogóle pracy, wyjeżdżasz na zdjęcia do Wrocławia, gdzie zamykasz się absolutnie na ten projekt, co jakiś czas wracasz do siebie, ale jesteś tam codziennie. Wstajesz bardzo wcześnie rano na zdjęcia, kończysz je bardzo późno. Później masz na przykład 2 dni przerwy, rozmowy z reżyserami, kombinowanie jakby co dalej, próby scen, tak jak mówię, właśnie szkolenia kaskaderskie. Pamiętam, że dla chłopaka, który miał wtedy 24 lata i tak dopiero zaczynał w tym świecie, to było wielkie wow, że ktoś w ogóle daje tobie taką szansę, a ty zaczynasz. I tak, jak sobie teraz myślę z perspektywy czasu, jestem bardzo zadowolony z tego, co wtedy się i wydarzyło i co ja mogłem dać światu, będąc tak naprawdę zupełnie nieopierzony. I bym sobie pomyślał, przecież ty się do tego nie nadajesz, nie jesteś w ogóle zdolny. Kto w ogóle jakby to zawierzył, że możesz wykonać takie zadanie wśród naprawdę dojrzałych, profesjonalnych aktorów. Ale teraz sobie myślę z perspektywy czasu, że naprawdę zrobiłem dobrą robotę. I uważam, że trzeba mówić to głośno, ponieważ nasze zawody, tak samo jak i twój, są przygotowane raczej na mówienie rzeczy negatywnych, a nie pozytywnych. Zresztą powoli świat się cały tak konstytuuje. Raczej
ganimy siebie, ścigamy się deadline'ami, mówimy o tym, co wykonaliśmy źle, a mało osób przychodzi i mówi, słuchaj, zrobiłeś bardzo dobrą robotę, jesteś naprawdę w tym dobry, idziesz do przodu, bardzo się cieszę, że ze mną pracujesz, jesteś w naszym zespole. Uważam, że to jest bardzo cenne, żeby to mówić i zawsze będę temu hołdował, bo te zawody nasze są trochę dziwne, a myślę, że powinniśmy przywrócić człowieka, to nic przecież nie kosztuje. A to dla tego drugiego człowieka, który to słyszy po tej drugiej stronie, znaczy bardzo dużo. Bardzo dużo. I pozwala nie odpaść w przedbiegach, tylko takie jedno słowo czasami uskrzydla cię nawet na wiele lat. To i prawda. Choćby już czasami, już byś czasem stracił tę energię, z czasem stracił nadzieję, te dwa słowa twojego przełożonego uskrzydlają ciebie na bardzo długo i dają ci ogromny motor i wierzysz w siebie, bo każdy powinien w siebie po prostu wierzyć. To powiedz mi na koniec, czy wy przetrwacie? Czy aktorstwo przetrwa ten kryzys? Przetrwamy. Wiesz co, jakiś, no też tak, chyba to był marzec, chyba jeszcze marzec, dodałem taki post, grafikę, która funkcjonowała w internecie. Jeśli uważasz, że sztuka jest niepotrzebna, to postaraj się przeżyć kwarantannę bez filmów, seriali, książek, muzyki, wierszy, obrazów. No i tu się pojawia klops, ponieważ mało z nas potrafi to przeżyć ten czas bez kultury. I dopiero teraz okazała się, jak ona jest ważna w naszym życiu, mimochodem, mimo tego, że dla wielu serial funkcjonuje jak gadające pudło podczas wtedy, gdy gotujesz obiad, ale gdzieś tam coś ci mówi, a wyłącz go, a posiedź w ciszy, a nie puść piosenki, a niech ci nie mówi aktor teraz, nawet jeśli za bardzo go nie lubisz i nie doceniasz jego pracy, ale jednak tam jest z tobą dzisiaj pół dnia, albo się z nim jakby personifikujesz, utożsamiasz, rozmawiasz później z sąsiadką, ale zrobił co, ale jej powiedział. Więc staraj się to przeżyć i okazało się, że nie, więc myślę, że kultura przetrwa. Może być coś bardzo też ciekawego w pewnej nauce, która płynie z tego czasu, że może powstać jakby pewien taki pozytywny odprysk tego czasu. Może otworzyliśmy się na pewne sektory naszej branży, którą również powinniśmy doceniać, zauważać, która na przykład wcześniej była nam niepotrzebna. Może kultura w sieci jest również bardzo cennym, poszerzonym, bo nie powiem, że nie była, ale jest teraz przez ten czas o wiele bardziej poszerzonym zjawiskiem i może z nami zostanie, więc uważam, że powinniśmy też wyciągać bardzo fajne lekcje i może pewne te pozytywne odpryski zostawić sobie. A kultura i tak przetrwa, czy to w formie analogowej, czy cyfrowej, jej nigdy nie da się zdrapać. No i tak właśnie zakończymy pięknie, trochę nostalgicznie, trochę przemyśleniowo, ale pozytywnie, gdzieś tam oczywiście. Z tej rozmowy dużo, dużo pozytywnego było, także bardzo ci za tą energię bardzo dobrą dziękuję. Przy sobocie dziękuję. I na koniec jeszcze bardzo serdecznie pozdrawiam i Ewelinę Wolską, i Maję Pietrzak, i Krystynę Czerwińską, które nam tutaj komentowały, ściskały i wysyłały buziaki. Więc tak, nie widziałeś. A widzisz, bo ja mam tutaj, bo ja jestem tu, wiesz, szefem, sterem. Moderatorką, administratorką. Rzeczy, także wiesz. Robisz bardzo dobrą robotę, pamiętaj. Chciałam ci powiedzieć to samo, że bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, bo mam wrażenie, że zrobiliśmy kawał dobry. Dokładnie. Bardzo teraz ci za wszystko dziękuję. Teraz powinieneś rozdzwonić do nas telefon. Na pewno! Trzymaj się, kochana. Dziękuję ci za tę miłą kawkę. Buziaczki dla ciebie. Pa.